Dobra. Witajcie, moi drodzy, w pierwszym odcinku gry starej jak świat z 99 roku. Dungeon Keeper 2. To jest gra strategiczna troszkę. Świetna jest. Ja ją zawsze lubiałem grać. I będziemy sobie grali, nie? Zaczniemy kampanię po prostu. Jest kilkanaście misji. Będą trudniejsze, będą mniej trudne. Zobaczycie sami. Rozpoczynamy tutaj pierwsze. To będą proste rzeczy dość na początku, nie? Śmiechowice. Witaj, strażniku. Przed tobą szczęśliwa i beztroska kraina, którą kieruje miejscowy bohater, niejaki Lord Antoniusz. Posiada on pierwszy z klejnotów przejścia, które są ci niezbędnie potrzebne. Naucz się, jak budować loch i zgromadź swe siły, by zgnieść Antoniusza niczym mrówkę i zetrzeć uśmieszek z jego twarzy. Okej. Rozpoczynamy. Oto serce twego lochu. Broń go dobrze, gdyż jeśli pozwolisz je zniszczyć, stracisz tę krainę na zawsze. Będę musiał głośno jeszcze dopasować, bo widzę, że nie jest głośność dopasowana, ale zaraz to zrobimy. Oto nadchodzi dobry Lord Antoniusz, ten, który ma w swym posiadaniu klejnot przejścia. Nie należy atakować go bez wsparcia silnej armii. No dobrze. Antoniusz jest prosty, pierwszy boss. Leżę. Dobra. Zanim zaczniemy budować, ustawmy sobie głośność. Opcje gry. Dźwięk, bo to jest dość ważne. Jakość dialogu. Natomiast efekty. Muzyka, nie? Muzyka gdzieś sobie w tle niech leci. Po pierwsze, potrzebujesz pieniędzy. No tak. Kliknij na połyskującym złożu złota. Chochliki zaczną kopać na wyznaczonym obszarze. O, to jest właśnie z chochlikami, dobra, nie? Dobra robota. Teraz musimy sobie... Wierne, pracowite chochliki będą przenosić wydobyte złoto do serca twego lochu. Gdy złoto znajdzie się przy sercu, będzie można je wydać. Złota skala podaje stan rezerw gotówkowych. Robimy sobie od razu... Początek do prawdy. Robimy sobie... jeszcze więcej pieniędzy. Pomieszczenie. Musisz wydobyć 12 tysięcy talarów. 12 tysięcy to jest żaden problem. Nad chochlikami unoszą się czerwone kwiatki. Są one miarą zdrowia twych stworów i nabytych umiejętności, a także przedstawiają ich nieskomplikowane myśli. Tu sobie chochliki latają, tu mamy hajsy, także widzicie sami, jak to wygląda. Teraz buduję pomieszczenie pierwsze, które będą im potrzebne. To będzie leże. Tylko one muszą podłogę zrobić jeszcze. Muszę teraz jeszcze tylko zobaczyć, jak to... Świetna robota, strażniku. Teraz możesz zwerbować dla swej sprawy więcej stworów. No spokojnie. Widzisz ten portal? Widzę. W pobliżu serca lochu? Twoje chochliki powinny się do nim dokopać. Dokopią się zaraz. Przejmą portal dla ciebie. Wtedy zobaczysz, jakie bestie się z niego wynurzą. A spokojnie. Niech najpierw tu chochliki, widzicie, zajmuje teren, więc spoko. Mach sobie... Podnosisz stwora. Aby go puścić, kliknij prawym przyciskiem myszy w dowolnym punkcie swojego lochu. No tak, wiadomo, nie? Stwór jest ważny, nie? Gdzieś to się zatrudniało, te chochliki, kurczę. Już nie pamiętam. Kurnik. W kurniku ogólnie stwory jedzą. Tu stwory spożywają kurczaki. Słuchajcie, no. Kurczaki. Nieustannie wylęgające się z jaj.
kurnik nieustannie wylęgająca się z jaj. No coś ten deseń, nie? Leże. Miejsce odpoczynku, gdzie stwory śpią, by ukoić nerwy i podreperować zdrowie. No musimy postawić duże leże, o. Leże zostało wybudowane. Kliknij prawym przyciskiem myszy, by wyłączyć tryb budowania. Już. Obserwuj swój portal. Jest to brama, przez którą do twojej krainy wchodzą nowe stwory, przyciągane przez różne komnaty twojego lochu. Dobra. W twoim podziemiu pojawił się goblin. Jeden goblin to tchórzliwa miernota, ale stado to już coś, z czym należy się liczyć. Jeszcze trochę muzyka za głośna jest, moi drodzy. Jeszcze sobie musisz sprawdzę. Musisz wybudować kurnik. Zaraz. Uaktywnij symbol kurczaka. Zaraz wybuduję. Które zostały przez ciebie wcześniej zajęte. Zaraz wybudujemy, tylko to dialogi trochę ciszymy, muzykę jeszcze trochę damy. Głośność efektów. Ogólnie trochę ściszymy. Dobra, już teraz będzie lepiej. Dobra, tutaj kurnik możemy budować, nie? Widzicie, to idzie. Idzie strażniku. Idzie dobrze. Nie? O. Gobliny wyspały się w legowisku i mają... Tak se tłumacz. Nie dekoncentruj się jednak. Tak se tłumacz. Wkrótce przybędzie więcej goblinów i twoja armia stanie się wystarczająco liczna, by zaatakować lorda Antoniusza. Niedługo będzie. Tu mamy złoto, widzicie, możemy sobie pokopać przy okazji. Okej, dobra. O, tu możemy goblin jest. Ile goblinów mamy? Tu mamy ile tych? Dobra, to już biegną chochliki, będą robiły, nie? Tu mamy... O, tu sobie będą biły się i... Złota mamy ile? Mana. Many mamy tyle. Złota mamy... 3000. Więc nie jest źle. Patrzymy się, czy tu gdzieś złoto jeszcze będzie. Tak. O, tu jest złoto, nie? Ale to możemy się przebijać powoli. To zobaczmy, nie? Gdzie nas doprowadzi to. Bo tylko chochliki potrafią wyczuwam kopać. Włamanie. O. Słowosy Antoniusza przebiły się przez ściany lochu. Spójrz na nich, klikając prawy przycisk myszy. Okej. Okay. Rzuciłem tych goblinów. Nie jednak. Tym razem to tylko krasnoludy. Niewielkie zagrożenie dla twoich goblinów. Dobra. Goblinie, zabij. Zabij krasnoluda. Okej, dobra. Bezradne krasnoludy właśnie giną. Obserwuj białe kwiatki zdrowia, pojawiające się nad ich głowami. Oko. Wróg jest bliski śmierci. Widać tylko jeden. Ostatni płatek. No widzicie, miga. To jest to. To jest pierwszy etap taki do nauczenia się tej gry w sumie, nie? Więc nie jest źle, mogło być gorzej ogólnie rzecz biorąc. No ale tutaj one pozajmują, widzicie sobie to, ten miejsce, nie? A jeżeli tu będzie już za dużo, możemy sobie tu wybudować taki do pomieszczenia dodatkowego, nie? W razie gdyby tam było potrzeba. Natomiast niech mi tu jeszcze przychodzą stwory, nie? Twój oddział goblinów jest wystarczająco liczny. Dobra. By zaatakować Antoniusza i wyłuskać klejnot przejścia. Kopy damy radę. Zadufany w sobie przeciwnik czai się w twierdzy. Damy radę, moi drodzy. To jest pierwsza misja prosta. Tutaj nie ma szansy, żebyśmy polegli. Mamy 6 goblinów. Może jeszcze coś przyjdzie. A w tym czasie niech sobie chochliki kopią, nie? O, proszę bardzo, na północ, tak? No to jedziemy na północ tym koksem, nie? Okej. Okay. Tu mamy mapkę taką, jak widzicie. O, tu mamy mapę. Czerwone to jest nasz loch. Zielone to, co będzie budowane, nie? No, także to jest w rzucie izometrycznym ogólnie rzecz biorąc gierka, ale jest naprawdę tak miodna, że świetna jest. Jest niezła, bo to na początek to jest mało, nie? Potem będzie więcej. Odejdź, strażniku! O, twoje złe moce idzie. Splugawią śmiechowic. Tak, se tłumacz. Lord Antoniusz ośmielił się odezwać. Ha, 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 ha. Że płatki u kwiatu zdrowia
mają specjalny kształt. Znaczy to, że Lord jest twoim głównym celem. No. Załatw go. No właśnie załatwiam go, biją go. Jak widzicie, nie? O. Brawo, strażniku. Lord Antoniusz padł. Klejnot przejścia leży przy jego bezsilnym. Bierzemy go, nie? Czekając na zabranie przez Rogatego. A oto i on. Dobra, Rogaty, bierz. Muzyka jest za głośna dalej cały czas. Nie wiem czemu, ale muzyka za głośna jest według mnie, więc będzie trzeba trochę ściszyć ją, żebyśmy mieli muzykę mniej, nie? Dobra, Rogaty przyszedł, wziął klejnot. Widać, że to takie kanciaste trochę, nie? Ale pomimo problemu graficznego, naprawdę świetnie się gra w tą grę. Dobra, Rogaty, bierz to. W bibliotece powstają nowe zaklęcia. No, biblioteka będzie. W siłowni. Siłownia będzie. Stwory szlifują swoje umiejętności. Potem jeszcze cmentarz dojdzie, jakieś inne dojdą rzeczy. Niezła laska. Dobra robota, strażniku. Udało ci się szczęśliwie zakończyć nędzny żywot Lorda Antoniusza i zdobyć pierwszy klejnot przejścia. To bardzo obiecujący początek. No, dziękuję, dziękuję. Bardzo obiecujący początek, nie?